Okej, no będzie to rzeczywiście chłosta. Tutaj chwalić za dużo nie będę, bo paznokcie są każdy inny. Tu jest kwadrat, tu jest kwadrat, tu jest jakiś owal, bo krawędź dolna idzie w wódeczkę, tu idzie prosto w kwadrat, chyba że to taki zamysł był, ale nie, bo z tej perspektywy to wygląda na rzeczywiście kwadrat, więc tutaj w tym paznokciu wskazującym bardzo mocno przypiłować krawędź dolną. Paznokcie są pofalowane, niedomowa, no naprawdę dużo tutaj brakuje. Trzeba się doszkolić, trzeba przede wszystkim wrócić do podstaw, koleżanko, wróć do podstaw, zacznij od robienia sobie manikiru hybrydowego. Poznasz dzięki niemu, może nie poznasz, ale wytrenujesz sobie robienie manikiru frezarkowego, na przykład, czy tam skórek, nie wiem, czy masz frezarkę, nie dałaś takiej informacji. W każdym razie jest na YouTubie bezpłatny, totalnie mój kurs mani. Kulomania, jak piszesz w wyszukiwarce na YouTubie, znajdziesz ten kurs. Ja cały czas będę o tym przypominać, bo nigdy nie wiadomo, czy ten odcinek nie będzie pierwszym odcinkiem kogoś, kto dopiero poznaje serię Chłosta. Więc sobie znowu wspomnę o tym kursie, bo nie po to go nagrałam, żeby z niego ludzie nie korzystali. Więc zapraszam, dużo fajnej wiedzy i zacznij od tych podstaw. Ogarnij manikir, skórki, bo to jest podstawa, żeby później lecieć dalej. Ogarnij to, jak rozkładać produkt. Zacznij od hybrydy, która nie wymaga budowy, tylko jest po prostu, pracujemy na płytce naturalnej, więc ogarnij te podstawy, wymasteruj je sobie, wytrenuj i potem bierz się za jakieś podkładanie szablonu i resztę, i piłowanie, bo to jest dużo bardziej skomplikowana rzecz.